Mój projekt Szafy Miejskiej zakłada stworzenie przestrzeni dostępnej dla każdego człowieka przy altanach śmietnikowych, która pozwalałaby użytkownikom zostawiać tam przedmioty i też brać przedmioty. Więc tak naprawdę w momencie, w którym czegoś nie potrzebujemy, zostawiamy to tam i dowolna osoba może sobie wziąć dowolny przedmiot. Zaobserwowałem pewne zjawisko, które polega na tym, że ludzie zostawiają przy altanach kartony z przedmiotami i piszą na nich informacje, można brać co się chce, ale często warunki pogodowe sprawiają, że te kartony po prostu niszczeją, więc przedmioty, które są w środku, również się psują, a dodatkowo jest pewna stygmatyzacja wynikająca z tego, że jest to kojarzone z grzebaniem w śmieciach i chciałem po prostu zmienić perspektywę na to, że jest to przestrzeń, gdzie rzeczywiście te przedmioty są tam położone w celu brania ich i w celu ponownego wykorzystania, wydłużenia cyklu życia do maksimum. Wydaje mi się, że w czasach, w których zasoby maleją, ilość zasobów maleje, a nasze zapotrzebowanie na nie ciągle rośnie, powinniśmy maksymalizować cykl życia każdego przedmiotu, od czajnika przez biżuterię, naczynia czy nawet ubrania. Więc wierzę, że zaaplikowanie czegoś takiego w przestrzeni publicznej sprawi, że ludzie zaczną maksymalizować właśnie życie przedmiotów. Mam nadzieję, że gospodarka obiegu zamkniętego pojawi się w świadomości ludzi szerzej i zostanie tam na stałe, ponieważ mnóstwo rzeczy, które mamy wokół nas, ciągle może być wykorzystywanych i powinny być wykorzystywanych tak, żeby wydłużyć, właśnie zmaksymalizować ten cykl.